Drogi, cudowny, wspaniały mężczyzno, zapamiętaj to sobie. Ty masz być mężczyzną, a nie kobietą. Mężczyzna to znaczy stabilny i twardy jak głaz. Masz być tak stabilny i tak twardy jak kamień. Po co? Po to, żebyś swojej ukochanej towarzyszce życia pomógł odzyskać równowagę. To ona od czasu do czasu ma taki stan, kiedy ona nie potrafi, ona po prostu nie potrafi nie powiedzieć ci czegoś przykrego. Nie dlatego, że koniecznie chce ci sprawić przykrość. Po prostu dlatego, że ona się zachowuje naturalnie. I dlatego pamiętaj, pamiętaj, mężczyzno, ty masz być stabilny jak kamień. Ty nie masz być jak chorągiewka na wietrze. Ty nie masz być jak niewiasta targana hormonami. Ty masz być ostoją spokoju. Ty masz być fundamentem związku. Jak ona szaleje, to ty masz być jej przystanią. Masz ją przyjąć w ramiona, przytulić, pogłaskać po głowie i powiedzieć: kochanie, kochanie, będzie dobrze, jest całkiem nieźle, a będzie dobrze, jutro już będzie całkiem, całkiem dobrze, nie martw się, obiecuję ci. I nie zwracać uwagi na to, co myślisz, bo to, co myślisz, to ty masz świadomie pokierować swoimi myślami, powiedzieć: Boże, jaki ja jestem szczęśliwy, że jestem z taką delikatną niewiastą.